1,5 miliona pasażerów w lutym na lotnisku w Katowicach, Pryżowicach. I choć mamy wysoką inflację, to liczba pasażerów rośnie. W lutym pasażerowie najchętniej latali do Dortmundu, Londynu, Eindhoven i Warszawy. To w przypadku połączeń regularnych, a w przypadku połączeń czarterowych do Marsa Alam, Hurgady, Antalii czy Gran Canarii. Spodziewamy się bardzo dobrego szczytu sezonu wakacyjnego. Szczyt w tym roku powinien się już zacząć wraz z majówką. Generalnie w ofercie w sezonie letnim mamy 111 tras, z tego 57 tras czarterowych. Jest też kilka nowości. W ruchu regularnym to jest m.in. Pula w Chorwacji, to jest Warna w Bułgarii, to jest Wenecja, Trevizo. Takim bardzo fajnym kierunkiem nowym to jest Erywanie w Armenii, więc ta siatka połączeń się zwiększa i rok chcemy generalnie zamknąć wynikiem. Powyżej 5 milionów pasażerów. Co roku niezmiennym zainteresowaniem turystów cieszy się kilka głównych kierunków. Bezapelacyjnym liderem jest Turcja, do której w ubiegłym roku poleciało ponad pół miliona pasażerów. Chętnie latamy także do Grecji, Hiszpanii, Bułgarii i Egiptu.